z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pochłonieniu przyjął winę wszystkich nas. Nas, Panie, z kajdami samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. Abba, Ojcze, Ojcze,
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. I niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Tym wszystkim, którzy przygotowali tę procesję, starali się na trasie, budowali dekoracje, budowali te ołtarze piękne, starali się nad koncepcją tego całego wydarzenia. Wszystkim wielkie Bóg zapłać, służbie liturgicznej, kapłanom, służbie też panom, którzy nieśli baldachim, wszystkim wykonawcom muzycznym, chórowi, orkiestrze, panu organiście, zespołom muzycznym, wielkie Bóg zapłać. Panu kościelnym się pominąłem, przepraszam, wszystkim bardzo dziękuję. Mówię kapłanom, też wikariuszom szczególnie, tak. Ja jestem orzeźwiony.
uwielbieniem. Ostatnio by nie się pocieszy, ja jestem pocieszycielem. Daj mi tego chleba, Panie, co przemienia tajne serca, na urnie kroczenia świętszą, aby już nie pragnął wiatr. Możliwość odwiedzenia włoskich sanktuariów w miejscowościach Lanciano i Manopello jest wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich, zwłaszcza zaś dla wierzących, którzy w tych miejscach mogą niemalże dotknąć niezwykłych znaków Bożego działania. Lanciano położone jest w regionie Abruzji. Liczy niespełna 36 tysięcy mieszkańców. Znane jest ono za sprawą pierwszego potwierdzonego przez Kościół katolicki cudu eucharystycznego. Znaki drogowe bezbłędnie prowadzą w stronę kościoła świętego Franciszka, gdzie można zobaczyć to, co wydarzyło się przed wiekami, a co jest świadectwem, że Eucharystia to prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa. Z uwagi na to, że w porze tzw. siesty kościół świętego Franciszka był zamknięty, można było wejść do innej świątyni, do kościoła świętej Łucji. Zaskoczeniem było to, że wystrój wnętrza przypominał świątynię polską. W bocznym ołtarzu po prawej stronie umieszczona była figura świętego Maksymiliana, patrona pielgrzymów, dziennikarzy, a nade wszystko wielkiego czciciela Matki Bożej. A po przeciwnej skupiał uwagę obraz błogosławionego Jana Pawła II, zawieszony obok ołtarza z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i figurą Matki Bożej Bolesnej. W ołtarzu głównym nad tabernakulum umieszczona została figura patronki tej świątyni, świętej Łucji. Po kilkunastu minutach można było już przejść do miejsca najważniejszego dla pielgrzymów, do kościoła świętego Franciszka. Nad solidnymi, wykonanymi z brązu drzwiami głównymi, na wchodzących spoglądała dobrotliwa postać świętego ojca Pio. Pierwsze spojrzenie na wnętrze świątyni pada na delikatną przysłonę nad ołtarzem w prezbiterium. To tam umieszczone są ciało i krew, które wciąż świadczą o niezwykłym cudzie, który wydarzył się około roku 750, a którego przyczyną było zwątpienie pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Podczas sprawowanej przez niego mszy świętej, po przeistoczeniu, hostia stała się ciałem, a wino przemieniło się w żywą krew, która zakrzepła w 5 nierównych grudek. Cała ta sytuacja została ukazana na jednym z obrazów w kościele.
postanawiamy choć na chwilę zatopić się w modlitwie i adoracji, by potem z nieukrywanym przejęciem podejść bardzo blisko świętych postaci. Umieszczone są one nad ołtarzem głównym w relikwiarzu z roku 1713. Za obudową z podwójnego szkła widoczny jest nieregularny pierścień ludzkiego ciała o średnicy około 55 mm, okalający pustą przestrzeń, którą ongiś wypełniała hostia, która z czasem skruszała. Poniżej, w kryształowym kielichu widoczne są grudki krwi. W 1970 roku arcybiskup Lanciano Pacifico per Antoni złożył propozycję poddania relikwii badaniom naukowym. Podjął się tego profesor Odorado Linoli i współpracujący z nim Ruggero Bertelli. Badania trwały 4 miesiące, od listopada 1970 roku do marca roku następnego. Stwierdzono, że hostia, ciało, to mięsień sercowy człowieka, zmumifikowany, niezmieniony od ponad 1200 lat, a jednak nie znaleziono środków mumifikujących. Jest to fragment lewej i prawej przegrody sercowej. Zbadano także, że krew jest grupy AB, która jest rzadka w Europie, ale dużo częściej występująca w Palestynie i Izraelu. Zarazem grupa krwi zgadza się z tą znalezioną na świętym całunie z Turynu. Odkryto również, że zamoczona w wodzie schrzepła krew na nowo staje się płynną krwią. W krwi znalezione zostały proteiny z takimi stosunkami procentowymi, jakie znajdują się w obrazie osoczoproteinowym normalnej świeżej krwi. Dobry stan ciała i krwi, pozostawionych w stanie naturalnym przez te wszystkie lata i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych, jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tkankach mięśnia sercowego nigdy nie znaleziono żadnych środków konserwujących. Podobnie też grudki krwi, niekonserwowane, zachowują swój niezmienny wygląd, choć dawno już powinny ulec naturalnemu rozkładowi. Innym niewytłumaczalnym dla naukowców zjawiskiem było to, że kiedy zważone zostały grudki krwi, to ciężar jednej miał być równy ciężarowi pięciu. Ciężar dwóch równy był ciężarowi trzech, a ciężar najmniejszej grudki równy był ciężarowi największej. Trzeciego listopada 1974 roku sanktuarium w Lanciano odwiedził kardynał Karol Wojtyła, który w księdze gości napisał: spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, Tobie ufali i Ciebie kochali. Podobnie jak cud eucharystyczny w Lanciano, tak i chusta z Manopello to wciąż jedna z największych zagadek chrześcijańskich świata. Manopello jest niewielką wioską, położoną także w Abruzji, niedaleko Pescary, niecałe 200 km na wschód od Rzymu, u stóp pasma górskiego Majella. Wyjątkową sławę temu miejscu przynosi niezwykła relikwia, wystawiona na widok publiczny w kościele Ojców Kapucynów. Jest nią wykonana z jedwabiu morskiego, zwanego bisiorem, chusta, jedna z szat użytych podczas pogrzebu Jezusa Chrystusa. Wnętrze kościoła jest proste, trzynawowe. Nawa główna zakończona jest prostokątną apsydą z dwoma witrażami.
Nad tabernakulum umieszczonym w ołtarzu głównym znajduje się srebrny relikwiarz zawierający tajemniczą tkaninę, na której po obu stronach można dostrzec twarz mężczyzny. Uznaje się, że jest to prawdziwe oblicze Chrystusa, czyli vera icon. Do dziś uczeni zadają sobie pytanie, jak możliwym było powstanie tego rodzaju obrazu, zważywszy, że jedwab morski nie daje się w żaden sposób pokryć jakimikolwiek barwnikami. Pierwsze badania chusty przeprowadził profesor Donato Vittore z Uniwersytetu w Bari. Stwierdził on, że szczeliny między poszczególnymi nićmi wątku i osnowy nie zawierają żadnych pozostałości farb. Wynika stąd, że oblicze nie powstało na skutek stosowania technik olejnych czy akwarelistycznych, ponieważ kontury obrazu są ostre. Po dziś dzień nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstał ten wizerunek. I co więcej, nikt nie potrafi wytworzyć podobnego wizerunku na bisiorze. Wiele z tych niezwykłości śladu twarzy Pana Jezusa przybliżają eksponaty w przyległej do świątyni sali wystawowej. Tu można zobaczyć fotografie porównujące twarz z chusty z twarzą z saunu turyńskiego. Obie idealnie do siebie pasują i uzupełniają. Analizę porównawczą obu twarzy prowadziła w ramach szczegółowych studiów m.in. siostra Blandina Paschalis Schlomer. W pracy swojej napisała: jest rzeczą zastanawiającą, że na pierwszy rzut oka twarze z całunu i chusty wydają się być niemal całkowicie odmienne. Potrzeba dużej biegłości w analizowaniu szczegółów obrazu, żeby stwierdzić, iż posiadają jakieś wspólne cechy. A jednak obie twarze mają idealnie te same proporcje. Odpowiadają ściśle pod względem anatomicznym wizerunkowi z całunu. Ponadto zgodne są punkty i miejsca zgodności związane z męką Jezusa Chrystusa. W tej sali eksponowane są również wybrane wizerunki Chrystusa, które najprawdopodobniej wzorowane były na chuście z Manopello, z widocznymi wspólnymi cechami, takimi jak podłużny kształt twarzy, długi, wąski nos, otwarte oczy, charakterystyczny zarost. Lanciano i Manopello to nie jedyne, ale zapewne jedne z najbardziej znaczących miejsc dla chrześcijaństwa. Cud eucharystyczny i święte oblicze są szczególnym wyzwaniem, nad którym warto się z pokorą pochylić, by po raz kolejny zauważyć, że nauka zatrzymuje się na progu, za którym stoi tajemnica dotykalna tylko wiarą. Ziemia. Od zarania dziejów rodzi to, co człowiekowi potrzebne jest do życia. Zboże, owoce, warzywa. One są źródłem pożywienia, ale także dostarczają bezcennych składników mineralnych, witamin czy mikroelementów, tak istotnych dla każdego organizmu, aby zachować odpowiednią witalność i zdrowie. Wiele z roślin posiada właściwości lecznicze, a więc są prawdziwym skarbem ziemi. Tym razem trafiłem do zagajnika przepięknych i soczystych malin. Znamy te owoce doskonale. Bardzo lubię osobiście drzemy, konfitury malinowe, lody malinowe, ale jak cenne są te owoce, posłuchajmy.
Krzewy maliny chętnie sadzimy w ogrodach ze względu na wspaniałe owoce o niepowtarzalnym aromacie. W kuchni delikatne, kwaskowate owoce maliny są stałym gościem, podobnie jak jabłka, gruszki czy śliwki. Wybornie smakują także w postaci soku, dżemów i lodów. Maliny, podobnie jak borówki czy jeżyny, najlepiej smakują zaraz po zerwaniu, ale nie zapominajmy ich umyć. Malina, czerwona siostra jeżyny, pochodzi z południowo-wschodniej Europy. Z czasem zadomowiła się w pozostałych rejonach Europy, gdzie panują sprzyjające dla niej warunki. Rośnie dziko w zaroślach, na obrzeżach dróg i lasach, a także uprawiana jest w ogrodach. Pędy tego niskiego krzewu szybko drewnieją. Malina szybko się rozrasta, tworząc co roku odrosty korzeniowe. Liczne odmiany maliny dojrzewają w różnym czasie. Pora zbiorów wypada na okres od czerwca do września. Wyjątkowo smaczne są owoce maliny rosnącej w porębach leśnych. Nie są tanie, gdyż koszty zbiorów są wysokie. Witamina A, znajdująca się w malinach, jest naturalnym lekiem na zaburzenia wzroku. Chińska medycyna naturalna stosuje ją w przypadkach pogorszenia się ostrości widzenia i tzw. kurzej ślepoty. Z witaminy A powstają nowe molekuły rodopsyny, czyli purpury wzrokowej. Wysokie stężenie rutyny zwiększa elastyczność naczyń w narządach wzroku i wpływa na lepsze odżywianie komórek. Maliny są także bardzo bogate w witaminę C. Ta chroniąca system odpornościowy witamina współdziała z rutyną, hamując krwawienia w całym organizmie, np. dziąseł i krwotoki z nosa. W medycynie azjatyckiej owoce maliny uznaje się za lekarstwo na obfite krwawienia menstruacyjne. Maliny wykazują też działanie moczopędne i oczyszczające jelita. Pomagają przy dolegliwościach układu moczowego i usuwają obstrukcje. Maliny zawierają bardzo dużo biotyny. Ta witamina piękności z grupy witamin B transportuje siarkę, dzięki której nasze włosy są bujne i błyszczące, a skóra jedwabista. Organizm człowieka sam produkuje biotynę w ściance jelita, ale tylko wtedy, gdy flora bakteryjna jelit jest zdrowa. Przy złym odżywianiu wysycha błona śluzowa jelit i produkcja biotyny ustaje lub jest znikoma. Jeśli chcemy mieć zdrową skórę i piękne włosy, jedzmy przez kilka dni raz dziennie posiłek z malinami. Maliny nie nadają się na dłuższe przechowywanie, gdyż są bardzo delikatne i szybko pleśnieją. Już w czasie transportu w lekkim koszyku mogą ulec uszkodzeniu. W domu zatem należy je przebrać i gdyby były brudne, opłukać. Wybór potrawy zależy już tylko od upodobań smakowych. A oto lecznicze właściwości malin. Pomagają w chorobach oczu, m.in. w zaburzeniach ostrości widzenia, kurzej ślepocie. Dodają blasku i zdrowia włosom. Czynią skórę miękką i gładką. Łagodzą dolegliwości rek i pęcherza moczowego. Pomagają przy silnych krwawieniach menstruacyjnych. Nagranie tego programu jest niezwykle smakowite, tym bardziej, że jeżeli posłuchaliśmy o tylu cennych zaletach malin, wypada tylko powiedzieć smacznego. Usytuowana na gdańskim Długim Targu, tuż przed wejściem do dworu Artusa, fontanna rzymskiego boga mórz Neptuna, to od wieków jeden z najważniejszych i najbardziej charakterystyczny z symboli Gdańska, podkreślający morski charakter grodu położonego nad brzegiem Bałtyku.
praktycznie wszystkie trasy turystyczne, a także szlak spacerowy mieszkańców nadmotławskiej metropolii prowadzą do tego miejsca, gdzie zwłaszcza latem, kiedy doskwierają upały, chętnie spędza się choć kilka chwil w orzeźwiającym sąsiedztwie tej oryginalnej fontanny. Tak jest już od 1633 roku, kiedy to posąg sławnego boga Musz, trzymającego w jednym ręku trójząb, drugim zaś muszle, ustawiony został w miejscu starej studni. Tutaj bowiem od 1549 roku stała skromniejsza, renesansowa fontanna Neptuna i z niej gdańszczanie zaopatrywali się w czystą, źródlaną wodę. Inicjatorem postawienia nowej fontanny był ówczesny burmistrz Grodu nad Motławą, Bartłomień Szachman, a patronowała temu przedsięwzięciu cała Rada Miejska. Fontannę zaprojektował sławny niderlandzki rzeźbiarz Abraham van den Blok, a rzeźba przedstawiająca Boga Mórz i Oceanów została odlana w brązie w roku 1615 przez Piotra Husena i Johanna Rogge w Augsburgu według projektu Gerarda Benninga. Prace nad realizacją projektu rozpoczęto już na początku XVII wieku, w latach 1606-1613, jednak widmo najazdu szwedzkiego spowodowało 20-letnie ich zawieszenie. Fontanna stanęła na długim targu w 1633 roku. Dodatkowo w roku następnym mistrz kowalski Jan Rogge otoczył nową fontannę barokową żelazną kratą z czterema bramkami, nad którymi umieścił orły polskie i herby Gdańska. Ostateczną formę, którą możemy podziwiać współcześnie, nadano fontannie podczas renowacji zaniedbanego zabytku w latach 1757-1761, kiedy to mistrz kamieniarski Jan Stender dobudował do niej trzon oraz basen przyozdobiony różnymi stworami morskimi, a ślusarz Hans Beren zrekonstruował zniszczone kraty, orły i herby. Podstawowym źródłem strumieni wodnych jest trójząb trzymany przez władcę mórz i oceanów w prawicy, a także znajdujące się u jego stóp konie morskie oraz krawędź postumentu. Woda spada na czaszę fontanny, a stamtąd silnymi strumieniami wypluwanymi przez maszkarony opada w dół do dolnego basenu. W 1935 roku obiekt ten stał się celem propagandy hitlerowskiej związanej z lansowaną niemieckością Gdańska. Wówczas to doszło do nieprzyjemnego incydentu, podczas którego nieznani sprawcy zniszczyli oba orły. Fontanna szczęśliwie przetrwała okres II wojny światowej, a uruchomiono ją powtórnie, przywracając m.in. na swoje dawne miejsce zniszczone orły w 1954 roku, odkąd to zachwyca nieustannie swoim urokiem po dziś dzień. Manierystyczna w swojej koncepcji figura Neptuna zbudowana jest w oparciu o łamaną linię nawiązującą tym samym do figury Serpentiana. Przeznaczona jest do oglądania ze wszystkich stron. Wygląd rzeźby wskazuje na to, że autor znał rzeźby antyczne, gdyż głowa Neptuna przypomina głowę Marka Aureliusza, zaś tors jest być może nawiązaniem do torsu belwederskiego. Powyższe analogie świadczą o tym, że XVII-wieczna fontanna Neptuna jest jednym z nielicznych przykładów obecności rzeźby antycznej w Gdańsku. Ciekawostką jest, że gdańska fontanna Neptuna jest starsza od najstarszego świeckiego pomnika na ziemiach polskich, czyli od kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie, którą datuje się na rok 1644.